Dobry wieczór Państwu z Areny Sanok. Witamy serdecznie na meczu 30. kolejki Polskiej Hokej Ligi. Ostatniej przed zaplanowaną przerwą reprezentacyjną Komakela z drugim Elliot Lorraine z 39. tego pojedynku, a ruszają Torunianie z pierwszą akcją ofensywną. Inaczej to wygląda, jeżeli chodzi o Marmę Ciarko STS, a teraz groźnie pod bramką Torunian. Przyjmuje krążek w strefie neutralnej Gimiński, będzie groźnie pod bramką Marmy Ciarko STS-u i Salama. Arbitra i teraz Sanoczanie, Johan Lorraine, czy wymanewruje bramkarza? Sanoczanie szukają możliwości założenia zamka na rywalu, Tołstuszko z dystansu. Zaryzykowali, okaże się to wszystko, czy będzie to dobra decyzja. Tutaj okaże się, czy będziemy mieli akcję sam na sam. Tamminen! 1-0. Marma Ciarko STS Sanok KH Energia Toruń 1-0. Na 6 minut 24 sekundy kibicom Ligi NHL znanego z Nashville Predators tymczasem. I rozpoczynamy drugą tercję. Skrzydłem rozpoczyna atak czwórką Torunianie, Jaworski. Niko Ahoniemi, Elliot Lorraine, Johan Hägglund oraz Wsewołod Tołstuszko. Nie ma bramki, tylko słupek było. Niezły skutek, tak się jednak nie dzieje. Sanoczanie poradzili sobie już w defensywie. Johan Lorraine. Lorraine nie zostawił jednak miejsca. Waltola. Ponownie Elliot Lorraine, jest Harila między bulikami. Sprytnie starali się to wszystko rozegrać Sanoczanie. Bajwenko indywidualnie, nie przeszkadzają mu rywale jeszcze Bajwenko. Michała Kalinowskiego oraz cztery, jeżeli chodzi o Niko Koskinena. Koskinen właśnie przy krążku, Jaworski potężnie. Nami tam Johan Lorraine po podaniu swojego brata zdobył bramkę w osłabieniu, ale my tymczasem wypatrujemy sanockiej bramki. Kolejny pod ich bramkę. Elliot Lorraine, gdzie jest guma, bo na moment miałem wrażenie, jakby miała się w tym momencie. Okazja tutaj już Torunianie, piąty hokejista z ich strony pojawia się w tercji ataku, Salama dwukrotnie skutecznie. A my zmierzamy w drugą stronę, Syty przed bramkę i teraz jeszcze jedna skuteczna interwencja Salamy, który rzucił się na ten Eliasa Elomy. Poczekajmy na rozwiązanie tej sytuacji. Tołstuszko mocno, krążek jeszcze wrócił na lód. Makela partnerów, jeżeli chodzi o drużynę KH Energii. Teraz Zając starał się wykorzystać wyjście z bramki Salamy. KH Energii Toruń, o ile Torunianie nie wykorzystają jej wcześniej. A oto jest właściwie blisko, ale młody hokeista reprezentujący Marmę Ciarko STS grać będzie na wznowieniu, to jednak przegrane przez Sanocza. Najskuteczniejszym zawodnikiem swojej drużyny teraz groźnie pod bramką Salamy. I gdzie jest krążek? Wydaje mi się, że będziemy mieli. I uciekł teraz krążek. Pędzi hokejista Marmy Ciarko STS-u, w związku z tym nie będzie uwolnienia Ahoniemi. I mamy bramkę na 2-0. Na niecałe 90 sekund przed końcem tego spotkania Elliot Lorraine wydaje mi się strzelcem tego gola, co może zobaczymy jeszcze za moment na powtórce. Tutaj powalczył Niko Ahoniemi o ten krążek i Elliot Lorraine dopełnia formalności z podaniem krążek w strefie ataku, ale trzeba by było nieco szybciej to wszystko rozgrywać. Już odliczanie na arenie w Sanoku, Adrian Jaworski z ostatnimi sekundami oddający strzał, ale strzał nie przynoszący bramki, przewraca ją Dominik Salama, zachowujący czyste konto w tym spotkaniu. No i trzeba przyznać, że Sanoczanie skutecznie pod bramką rywala i znakomicie w destrukcji nie pozwolili swoim rywalom na powalczenie dzisiaj choćby o jeden punkt.